Myślę, że zdecydowana większość z nas doświadczyła tego, jak różnie może nam płynąć czas. Czasami godzina lecze się niemiłosiernie, a czasami biegnie tak szybko, że nie jesteśmy w stanie dostrzec tego, kiedy już minęła. Zresztą w doświadczeniu życia też jest tak. Kiedyś myślałem, że 10 lat to jest jakiś kosmiczny wymiar, a dzisiaj z perspektywy prawie 50 lat życia muszę powiedzieć, że nie bardzo wiem, kiedy ten czas przeleciał. Zresztą w czasie fascynujące jest nie tylko to, jak go przeżywamy, jak go doświadczamy, ale w czasie dość fascynujące jest to, że rzeczywiście czas mierzony w różnych miejscach płynie inaczej. On inaczej płynie tutaj w Bytomiu i Miechowicach, zupełnie inaczej będzie płynął gdzieś w Afryce, zupełnie inaczej będzie płynął w samolocie czy na stacji kosmicznej. A przecież z czasem jest też tak, że kiedyś czasu w ogóle nie było. A będzie też taki czas, kiedy czasu w ogóle nie będzie. Nie wiem, drodzy, czy to rozumiecie, bo ja muszę powiedzieć, że ja niespecjalnie, ale czy zawsze rozumiemy to, czym jest dla nas czas? Kiedy mówimy wieczność? Czy wiemy, o czym mówimy? Kiedy mówimy na wieki wieków, czy wiemy, o czym mówimy? Nie zawsze to, co jest nam dane, jest przez nas w pełni zrozumiane, ale chce nas wprowadzić w rzeczywistość, która ma być dla nas pewnym odniesieniem. Boże Słowo w wielu miejscach odsyła nas do rzeczywistości tej, która nastąpi wraz z przyjściem Bożego Królestwa. I muszę powiedzieć, że są to opisy fascynujące, choć pytanie, czy rzeczywiście ta rzeczywistość będzie wyglądała tak, jak mówi Boże Słowo. Musimy mieć chyba świadomość tego, że Boże Słowo posługuje się tymi kategoriami, które jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. A czy jesteśmy tak naprawdę w stanie sobie wyobrazić to, co Bóg dla nas przygotował? Czy nasze oko, nasze ucho jest w stanie wysłyszeć i zobaczyć to, co dla nas Bóg przygotował w tej nowej rzeczywistości? Można oczywiście skupiać się na poszczególnych tekstach, można je odczytywać, można próbować budować obrazy tego, co ma nastąpić. Ale chyba najważniejsze jest to, że Bóg kocha nas i chce, byśmy byli współuczestnikami tego nowego królestwa, tej nowej ziemi, jakkolwiek będziemy ją nazywać. Bo czyż jesteśmy w sobie w stanie wyobrazić to, co znaczy być w pobliżu Boga, w pobliżu Jego majestatu? Dlatego Słowo Boże jest dla nas zaproszeniem, by wejść na drogę, na której nie wszystko będzie dla nas zrozumiałe, nie wszystko będzie wytłumaczalne, ale na drogę wspaniałego zaproszenia do tego, by być współuczestnikiem Bożej rzeczywistości. I taki tekst zaprasza nas w najbliższą niedzielę. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu.